Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was book haul. Co prawda w poprzednim book haulu mówiłam, że nie będę już tyle kupować książek, że będę raczej je czytać. No i w sumie czytam dużo, ale niestety kupuję jeszcze więcej, dlatego przechodzę już do rzeczy, bo tego materiału jest naprawdę sporo i się nie mieszczę na kanapie, bo wszędzie są książki. Także zacznę od tych pozycji, które już pokazywałam i które już czytałam, ale też jakby należą do moich zakupionych książek od poprzedniego filmu, od poprzedniego book haula. Dlatego tak, jeszcze chyba w lutym czytałam te trzy książki, tutaj pokażę dwie. To są dwie ostatnie części z dostępnych w Polsce książek Lucindy Riley, Siedem Sióstr. O tych książkach mówiłam w podsumowaniu lutego i mówiłam też w filmie takim o tych siostrach, o całej serii, o cyklu Siedem Sióstr, dlatego się nie będę już rozwodzić. I tak samo mówiłam już o Czarodziejkach Witch, czwarty tom zebrany komiksów, które były wydawane kiedyś w formie gazetki. I tutaj też jakby za wiele nie ma do powiedzenia. No i też sporą część, spory stosik mam książek, które przeczytałam w marcu i macie o nich sporo w poprzednim filmie, dlatego je tylko szybciutko pokażę, bo to jest właśnie też kolejna wieżyczka tutaj. Śniadanie u Tiffany'ego, czyli cztery, zdaje się, opowiadania, bardzo fajne. Tytułowe Śniadanie u Tiffany'ego, różniące się od filmu, także polecam do przeczytania. Dalej, totalna perełka i coś, co będę polecać wszystkim i wszelkie zachwyty, które słyszycie na temat tej mikroksiążeczki są w pełni zasłużone, czyli Wrony Petry Dworzakowej. Historia rodziny zwyczajnej, ale jednocześnie pod jakby pozorami tymi, które rodzina pokazuje wszystkim wokoło, ta rodzina jest dysfunkcyjna, patologiczna w taki nieoczywisty sposób, ale ta książka jest właśnie napakowana emocjami i bardzo serdecznie ją polecam. Dalej, Biblioteka o północy, Matta Haig'a, czyli historia o tym, jak mamy czasami do siebie żal za nasze różne decyzje, za niewykorzystane szanse. No i odpowiedź na pytanie, czy faktycznie warto jest czegokolwiek w życiu żałować, bo może po prostu tak miało być. Biblioteka o północy. Tutaj nasza główna bohaterka planuje popełnić samobójstwo, próbuje to zrobić, no i trafia do tej tytułowej biblioteki, gdzie ma szansę zobaczyć, jak jej życie wyglądałoby, gdyby wybrała inaczej. Kolejna książka to, mam nadzieję, Katarzyny Czajki Komiarczuk, czyli coś w rodzaju poradnika, bardziej rozważania, rozmyślania autorki, która jest blogerką, instagramerką. Bardzo polecam Zwierz Popkulturalny na blogu, na Instagramie. Trochę pomaga sobie poukładać w głowie pewne rzeczy i mimo, że może nie jest to mega odkrywcza pozycja, to ja chyba do niej będę chciała wracać. Na pewno wracam do niej często myślami. Dalej, cała seria o Igorze Brudnym, czyli Piętno, Sfora, Herup i Zaraza, czyli kryminały, dość mocne, ale też bardzo wciągające. Fajna zagadka kryminalna, w którą jakby próbujemy, dajemy się wciągnąć i próbujemy ją rozwikłać, natomiast no nie będą to książki dla wszystkich, bo one są naprawdę brutalne i też w sumie, co mój mąż zwrócił uwagę, tutaj autor się bardzo uparł na pedofilię w kościele i tego jest naprawdę dużo i w sumie mi to jakby nie przeszkadzało na początku, ale może faktycznie za dużo trochę tego jest tutaj, ale to już do waszej jakby waszego uznania, czy macie ochotę. Mi się te książki podobały, były naprawdę takie wciągające i szybciutko je przeczytałam i wiecie, no cztery takie solidne kryminały. I jeszcze jedna pozycja, czyli Dziennik Anne Frank w formie komiksu, o którym też opowiadałam w podsumowaniu. Aha, jeszcze tutaj Tajemniczy Opiekun, o którym opowiadałam w podsumowaniu marca. Bardzo fajna książka dziecięca o dziewczynie sierocie, która dostaje szansę nauki w koledżu i ona wymienia listy, znaczy w zasadzie tylko ona pisze listy do swojego tego tajemniczego opiekuna, fundatora jej życia w koledżu. Mi się ta książka bardzo podobała i żałuję, że jej nie przeczytałam, będąc dzieckiem po prostu. Także polecam szczególnie młodszym czytelnikom. Bardzo ciepła historia i do mnie przemówiła.
O, jeszcze Święto Ognia. Kurczę, myślałam, że to już są wszystkie te książki, które przeczytałam, ale ja jeszcze w marcu czytałam Święto Ognia, opowiadałam też o tej książce. Tutaj mamy historię rodziny, trudną historię ze względu na to, że główna bohaterka, no jedna z głównych bohaterek, Nastka, jest dotknięta porażeniem mózgowym. Ona nie może się ruszać, porusza się na wózku, ale jej jakby myślenie jest całkiem w porządku, nic tam nie zostało naruszone. Natomiast to jest obraz zarówno życia tej dziewczyny, młodej kobiety, ona ma 20 lat, jak i tego ojca, który no, jest mu ciężko mega i rozdział z jego perspektywy widać to, jak mu ciężko, a jednocześnie z perspektywy Nastki widać, jak on się ładnie tą dziewczyną zajmuje i w jaki sposób on próbuje jej jakby wynagrodzić tą krzywdę, którą no po prostu została ona dotknięta. Tutaj jest też wątek siostry, czyli Lucji, która jest baletnicą, bardzo, bardzo ambitną osobą, która no nie cofnie się przed niczym, żeby osiągać swoje dalsze jakieś cele, a jednocześnie no, ma tą zadrę w sercu. Jak będziecie czytać, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Dla mnie mega, mega dobra książka. Nie znam do końca Małeckiego, znam Rdzę, która według mnie była słabsza, no ale przeczytajcie to sami i sobie ocenicie tę książkę. A teraz przechodzimy do tego, co się dzieje tutaj, czyli Wielkiego Jednego Bałaganu. I od razu powiem, że ja te książki miałam najpierw pogrupowane ze względu na to, gdzie je kupowałam, na jakich stronach, ale no to nie ma sensu, bo byłoby jakby za dużo gadania, więc wolę to od początku jakby powiedzieć. Kupowałam te książki na Allegro albo na Empiku, jeśli była korzystniejsza cena. I też dużo książek kupiłam na booksale.pl, czyli takim outlecie książkowym. I też niektóre książki kupowałam na Vinted z drugiej ręki. No i teraz już przechodzę do kolejnych książek, w większości ich nie pokazywałam. No i tak, mamy Mity o Poznaniu Marka Reslera, czyli podejrzewam, jak sam tytuł wskazuje, zebrane różne wierzenia związane z Poznaniem, jakieś takie powtarzane opowieści, legendy. Ponieważ ja jestem elementem napływowym w Wielkopolsce, to chciałabym się więcej dowiedzieć o tym regionie i dlatego zaopatrzyłam się właśnie w mity. I jeszcze z tej samej serii, można tak powiedzieć, z tego samego tematu, mam jeszcze jedną książkę i mam tutaj Miasto nie do poznania Filipa Czekały. I właśnie przeczytałam z tyłu, że to nie jest pierwsza książka tego autora i że on już o Poznaniu opowiadał w innej pozycji. Nie wiem, muszę to sprawdzić. W każdym razie to będzie kolejna porcja anegdot o Poznaniu i też w jakiejś tam wolnej chwili będę sobie to podczytywać. Także o Poznaniu trochę się dowiem więcej. Dalej. Śmierć pięknych saren Oty Pawela, czyli coś od czeskiego autora. To jest zbiór opowiadań, z tego co rozumiem. Człowieka, który pod koniec życia, w pewnym momencie życia on cierpiał na jakąś tam jakieś zaburzenia psychiczne i tutaj jest taka forma trochę takiego pamiętnika z przeszłości, powrotu do krainy lat dziecinnych, dużo anegdot o ojcu, to jest ponoć napisane z dużą dozą humoru, sporo jest tych ryb i łowienia ryb i podobno w bardzo piękny sposób, takim pięknym językiem, a jednocześnie właśnie, jak mówiłam, z humorem. Są tutaj opisane jego perypetie, tego naszego głównego bohatera oraz jego ojca. No i to wszystko dzieje się w cieniu wojny, w cieniu inwazji Niemiec na Czechosłowację. Także jestem ciekawa, to jest w moim TBR-ze na ten rok. I od dawna o tej książce myślę, bo kiedyś Małgorzata Musierowiczem polecała. Dlatego jest tutaj na moim jakimś tam radarze. Kolejna książka. Tutaj mam Stephena Kinga. Później coś, co sobie zaczęłam czytać już. Nie jestem gdzieś tam na początku. To nie jest jakaś taka gruba książka jak na Stephena Kinga. Z tego, co ja na razie wyczytałam, to jest historia chłopca, który ma pewien dar. Dar ten polega na tym, że on widzi zmarłych i może z nimi rozmawiać przez kilka dni po zgonie. I też ci zmarli, oni nie mogą kłamać, więc muszą powiedzieć prawdę, jeśli on zada im jakieś pytania. No i tutaj w pierwszej scenie sąsiadka umiera i
chłopiec dowiaduje się, gdzie ona schowała jakieś tam kosztowności. Także ta książka się zapowiada dobrze i ciekawa jestem, co będzie dalej. Ja nie jestem jakąś fanatyczką Kinga, po prostu jak czasami mi się trafi jego książka, to ją biorę, ale nie mam jakichś tam mega dużych oczekiwań. Po prostu biorę te jego książki tak jakie są i mam nadzieję, że później mnie jakoś tam nie zawiedzie wybitnie. No bo wiadomo, jak będzie ta książka zła, no to powiem o tym. Ale liczę, że będzie taka spoko, rozrywkowa po prostu. Dalej mam Zamknij wszystkie drzwi Riley Sagera, czyli coś, co chciałabym przeczytać tej wiosny. Historia kobiety, której wszystko się wali na głowę, wszystko jej, jakby jej świat się rozpada. No i dostaje ona propozycję pracy, która miałaby polegać na tym, że ma przez ileś czasu, zdaje się, że przez miesiąc, mieszkać w apartamencie i dostanie za to sowite wynagrodzenie. Natomiast haczyk jest tego rodzaju, że ten apartament jest w znawiedzonym budynku. I tutaj taki thriller. No i zobaczymy, co tutaj autor mi zaproponuje. Niestety ja widzę teraz same złe opinie o tej książce, dlatego trochę się boję i trochę mnie to zniechęca do sięgnięcia w tą książkę. Natomiast zanim się dowiedziałam, że ta książka jakby zawodzi ludzi, to ją już miałam zamówioną, także trudno jest. No i sama sobie wyrobię o niej opinię. Kolejna książka, a w zasadzie komiks. Powiem wam, że wcale nie chciałam tego kupować i się zagłębiać w tą historię, bo jakoś mnie nie przekonywała. Natomiast wzięłam Heartstopper, czyli historia taka chyba młodzieżowa, romans dwóch chłopaków, spotyka się w szkole i się w sobie zakochują. Podobno to jest bardzo ciepła historia i bardzo taka wzruszająca. Zobaczymy, przeczytamy, zobaczymy. Chyba w tym miesiącu po to sięgnę, no bo komiks to taka lżejsza forma, także gdzieś tam w międzyczasie na pewno się uda. I też z takich lżejszych książek mam tutaj Paxa, Sary Pennypacker. Historię dziecięcą o lisku, o chłopcu, o przyjaźni między nimi. Podobno rzecz bardzo wzruszająca, bardzo piękna, nawet dla starszego odbiorcy. Jestem ciekawa i też pewnie w najbliższej przyszłości będę czytać. Dalej książki z mojego ulubionego wydawnictwa, moje ulubione wydania, czyli MG. I słuchajcie, skusiłam się na te dwie części książek Louisy May Alcott, których jeszcze nie miałam na swojej półce, czyli kontynuację Małych Kobietek. Ja Małych Kobietek nie przeczytałam jeszcze, ale Chłopcy Joe, czy ja dobrze teraz patrzę? Chłopcy Joe chyba byli właśnie na Booksell w jakiejś tam mikrej cenie. Są troszeczkę naruszone te książki, ale ta chyba też z jakiegoś outletu była w ogóle, tak patrzę. W każdym razie były w dobrej cenie, więc je wzięłam, bo kiedyś po nie na pewno sięgnę, a na pewno pięknie one wyglądają na biblioteczce, dlatego je mam. No co tu mogę powiedzieć? Kontynuacja Małych Kobietek. Na pewno kojarzycie tą historię i pewnie też kojarzycie te książki. One są piękne i no, kiedyś przyjdzie czas, że je po prostu przeczytam. I tak samo jeszcze z MG mam Wichrowe Wzgórza, też w tym moim ulubionym wydaniu. Piękne są te książki i chyba bardziej mi się nawet podobają niż ze świata książki, ta ekskluzywna edycja. Te są w ogóle tańsze, także super. Wichrowe Wzgórza, też coś, co będę czytać na wiosnę. Historia nienawiści i trochę chyba takiego rasizmu i pogardy też dla jakby osób mniej majętnych. Tyle wiem na razie. Tutaj jest historia tego typu, że bogaty dziedzic, właściciel ziemski Anglii, jedzie w podróż do Liverpoolu. Z tej podróży przywozi małego chłopca cygańskiego, bezdomnego i mówi swojej rodzinie, że mają go traktować od tej pory jak członka rodziny. No i tutaj się rodzi taka relacja między córką tego pana, a tym chłopcem właśnie bezdomnym, przywiezionym z miasta. I ta relacja budzi niepokój we wszystkich dookoła, bo jest taka niezgodna z konwenansami. No i zobaczymy, co dalej. Sama jestem ciekawa, ale mnie przeraża sam fakt, że to jest klasyk i dlatego to jakoś ciężej mi idzie. Ale na pewno będę czytać, bo już zaczęłam. I teraz, jeśli jeszcze mowa o klasykach, to udało mi się wyhaczyć na Vinted u Mary Literackiej. W ogóle, jeśli kojarzycie z Instagrama, Duma i Uprzedzenie Jane Austen z tej pięknej serii Świata Książki, ekskluzywne wydania. One są w ogóle bardzo drogie. A tam na Vinted udało się wyhaczyć właśnie za niższą cenę
i w bardzo dobrym stanie, z drugiej ręki, także się cieszę. Ja do mojej uprzedzenia już czytałam, dlatego jej wcześniej nie kupowałam, bo trochę bez sensu, ale że zbieram, to się zaopatrzyłam. I to tyle właściwie. No moje przedzenie, bardzo klasyczna historia, wspominana w każdej książce praktycznie, jeśli mowa jest o tym, że bohater lubi czytać, to zawsze jego ulubioną autorką jest Jane Austen albo Siostry Bronte i zawsze to jest Duma i Uprzedzenie albo Jane Eyre. Także na pewno znacie z popkultury Duma i Uprzedzenie, więc nie będę już tutaj dokładać. Teraz może jeszcze na szybko. Kupiłam, słuchajcie, też ten zestaw nie był drogi. Kupiłam Smoczą Straż sobie, wszystkie cztery części. Wydaje mi się, że nie ma więcej wydanych w Polsce, ale chyba będzie jeszcze piąta. Smocza Straż to jest kontynuacja Baśniaboru, także za dużo Wam o tym nie powiem. Zakładam, że będzie tu więcej o smokach. Tak jak mówiłam już w którymś poprzednim filmie, Baśniabór mam zamiar skończyć jeszcze w tym roku. Może jakoś tam pod koniec uda się sięgnąć po Smoczą Straż. Także już ją mam. I tego samego autora, Wojna Cukierkowa, Awantura w Salonie Gier. Czyli druga część Wojny Cukierkowej. Też Wam za wiele o tej książce nie powiem. To jest fantastyka młodzieżowa, taka młodszo-młodzieżowa. Tutaj czy jest napisany wiek? Nie, ale na Baśniaborze na przykład jest napisane 9+. Także to jest zdecydowanie literatura dziecięca. Wy musicie przyznać, że śliczne jest to wydanie. A że to jest drugi tom, to w ogóle nie ma co więcej o tym opowiadać. To na pewno będzie coś miłego, takiego ciepłego do przeczytania sobie w międzyczasie, że tak powiem. Dalej, skoro już o młodzieżówkach mowa, to mam jeszcze Pasztety do boju. Też to kupiłam na Vinted. W ogóle w super stanie, muszę przyznać. I to jest historia, o której już chyba kiedyś opowiadałam, autorki francuskiej Clémentine Beauvoir, nie wiem, nie znam francuskiego. To jest historia młodzieżowa o dziewczynach, które wygrały w takim facebookowym konkursie na najgorsze pasztety w szkole, czyli po prostu najmniej atrakcyjne dziewczyny, najbrzydsze. No i one postanawiają sobie jakoś poradzić z tym, że są tymi pasztetami. Jest opisana ich właśnie historia tego, jak jedna z tych dziewczyn jest wybierana co roku, więc ona już jakby jest weteranem, ona wie, ale jedna jest chyba nową dziewczyną w szkole i na dzień dobry zostaje wybrana pasztetem. Także no trudna sytuacja, ale te dziewczyny jakby starają się tą swoją sytuację przekuć na coś dobrego. Robią jakąś tam aukcję, że sprzedają pasztety i jadą do Paryża za zdobyte pieniądze. Także brzmi to dobrze i podobno jest to bardzo dobra młodzieżówka, taka nieszablonowa, coś właśnie odświeżającego, odkrywczego. Teraz trzy książki o Egipcie, które kupiłam na fali mojego wyjazdu z przełomu lutego i marca. Czyli tak, przewodnik ilustrowany po Egipcie. Coś, co właściwie prawdopodobnie powinnam była czytać przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że dobrze też będzie sobie odświeżyć po prostu te miejsca i o nich więcej poczytać, więcej się dowiedzieć. Tu jest sporo o jakichś tam zdjęć, ilustracji, także myślę, że będzie to fajna lektura. Tak samo Hieroglify. Hieroglify egipskie, mowa bogów Andrzeja Ćwieka. Książka z wydawnictwa poznańskiego, wydaje mi się, tak. Czyli, jak sam tytuł wskazuje, będzie to rozmowa o hieroglifach. Prawdopodobnie o tym, jak powstawały, jak się rozwijały. Tutaj widzę, że też jest sporo ilustracji i sporo właśnie takich, nie wiem, czy mogę to nazwać rycinami. Po prostu pokazane są, wiecie, te hieroglify i zapewne są omawiane. Omawiana jest mowa egipska. Ciekawe, będę czytać. Jeszcze z Egiptu, Powstanie i upadek starożytnego Egiptu, czyli dzieje cywilizacji, dzieje historii tego państwa. To może być już taka troszeczkę cięższa lektura i jest zdecydowanie grubsza i mam wrażenie, że to już będzie taka typowo naukowa książka historyczna. Także może nie być taka łatwa do przeczytania, ale będzie na mnie czekać. Jeszcze z takich książek dziwnych, powiedzmy sobie, to kupiłam książki o kotach. Co jest kocie? Pani Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk, czyli Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć swojego kota. I mam jeszcze Kocie Mojo, czyli Jak być opiekunem szczęśliwego kota. Kupiłam te książki, bo moja Puszysława jest niegrzeczna i stwierdziłam, że przeczytam sobie troszeczkę o wychowaniu kotów i o behawiorze, się dokształcę, bo no jakoś sobie z tym kotem trzeba radzić, a mój jest naprawdę psychiczny, także są te dwie książki i to nie będzie coś, co będę, wiecie, czytać na wyścigi, tylko raczej tak pomału.
Także jest i czeka. Teraz słuchajcie, wielki powrót Wisławy Szymborskiej. Czyli wziąłam sobie też na book sale, ta książka jest troszeczkę sfatygowana. Tak patrzę teraz. Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się. Czyli listy wymieniane między Wisławą Szymborską a Joanną Kulmową. Ja w zasadzie tej Kulmowej do końca nie znam. Ona chyba też była poetką. Ale jestem ciekawa, bo lubię Szymborską i lubię ją poznawać tak jakby zza kulis. Wiecie, jej jakieś tam biografie, jej listy i również jej felietony, czyli Ćwiartka Szymborskiej, Wybór Jacka Denela, czyli 1/4 wszystkich felietonów Szymborskiej na temat literatury. Szymborska wydawała takie felietony, można powiedzieć, mini eseje na temat, nie były to recenzje zdecydowanie, na temat literatury, którą czytała w owym czasie. I to jest o tyle ciekawe, że Szymborska naprawdę brała randomowo niektóre lektury, bo czytała jednocześnie i klasykę, i jakieś tam pewnie współczesne rzeczy, i również coś, co nie wiązało się z jej życiem, typu jakieś techniczne książki, z tego co ja rozumiem. W każdym razie niektóre lektury są przyczynkiem do jakichś takich szerszych rozważań naszej noblistki. Tutaj Denel w tym przedmowie, którą już sobie przejrzałam, on mówi, że ta książka, no to jest taki zbiorek, który składa się z takich małych właśnie form, które nie do końca są recenzjami, natomiast są to albo przystawki, albo desery. Także nie czyta się tej książki naraz, tylko po jednym felietonie, po jednym i tak po kolei się obcuje z tą naszą noblistką. Pomału, po trochu sobie będę przyswajać i może wybiorę coś dla siebie do przeczytania, chociaż boję się, że niektóre te książki mogą być albo za ambitne dla mnie, albo mogą być tak bardzo absurdalnym wyborem, że tylko Szymborska mogła sięgnąć po tego rodzaju lektury. Jestem ciekawa i Szymborska na mnie cierpliwie czeka na półce. W tym samym chyba zamówieniu co Ćwiartka Szymborskiej wzięłam sobie niezwykłe 366 kobiet, które zmieniły bieg historii. I tutaj tytuł sam mówi nam, o czym będzie ta książka. Aha, okej. Okay. Dopiero pierwszy raz jakby przejrzałam tą książkę. Tu są poszczególne daty. Od 1 stycznia, 2 i tak dalej. Po jednej stronie dosłownie są opisane kobiety na każdy dzień roku. Fantastyczne. Super by było zacząć to czytać właśnie 1 stycznia i sobie tak po jednej czytać codziennie historii. Bardzo fajne. Aż sama się po prostu zaskoczyłam tym, co kupiłam miesiąc temu. Wygląda naprawdę zachęcająco. Jeszcze z takich książek około biograficznych mam tutaj Kowalską tą od Dąbrowskiej. Sylwii Chwedorczuk, czyli historia właśnie naszej tytułowej Anny Kowalskiej, pisarki, która miała duży wpływ na szereg literatów. Była też wieloletnią partnerką Marii Dąbrowskiej. Jestem ciekawa tej kobiety, w jakiś sposób ona mnie sobą zainteresowała, a że w sumie o niej ani nie ma w szkole, ani tak, ona jest trochę zapomnianą taką autorką, to chciałabym sobie ją odświeżyć. Lubię biografię, więc liczę na coś fajnego. No i jeszcze na fali tutaj literatury faktu mam książkę Oświęcim, Czarna Zima, też z księgarni Booksale i szczerze mówiąc, gdybym nie poszperała na Booksale, to bym sobie o tej książce nie przypomniała, bo no nie wiem, zapomniałam o tej książce. Kiedyś o niej opowiadała, zdaje się, Jola Szymańska, ale to było już dawno i właśnie troszeczkę o tym zapomniałam. To jest reportaż o Oświęcimiu, ale Oświęcimiu współczesnym, o tym jak w dzisiejszych czasach, jak się żyje ludziom w tym naznaczonym przez historię i przez no, ludobójstwo mieście. Jestem ciekawa w sumie. Powiem wam, że w momencie kiedy ta książka wychodziła, nie do końca mnie ten temat zainteresował, ale kiedy sobie teraz o nim przypomniałam, to mi się to wydaje bardzo dobrym pomysłem i będzie to reportaż do przeczytania. I tak samo mam reportaż, o którym już mówiłam i o którym na pewno słyszeliście, czyli Żeby umarło przede mną, Jacka Chałuba, Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. I to w zasadzie jest wszystko, co trzeba wiedzieć podchodząc do tej książki.
Tutaj autor oddaje głos tym kobietom, nie ma tutaj dużo od autorskiego takiego komentarza. Jak tylko znajdę w sobie siłę na trudne tematy, to Jacek Hołb na mnie czeka. I jeszcze z takiej około biograficznej i około takiej reporterskiej półki mam Życie Lali przez nią samą opowiedziane, czyli wybór tekstów Heleny Karpińskiej, babci Jacka Denela. Ja już opowiadałam o tym, że chciałabym poznać twórczość Jacka Denela, natomiast chciałabym zacząć od książki Lala, napisanej właśnie przez Denela, od której jakby to wszystko się zaczęło. Tutaj mamy już typowo jakby teksty tej babci, natomiast najpierw bym chciała przeczytać książkę Lala. Ja się trochę pomyliłam, bo mi się wydawało, że to będzie ta książka Denela, a to nie do końca tak jest. Także to w dalszej przyszłości. Kolejna książka, Anna Gacek, Ekstaza, lata 90. Początek. Czyli historia, jak tytuł sam wskazuje, lat 90. różnych fenomenów popkulturalnych związanych z tymi latami. Ja po tą książkę sięgnęłam, bo w którymś odcinku podcastu pana Kotarskiego i Dawida Podsiadły, tam właśnie Dawid opowiadał o tej książce, że coś tam bardzo mu zapadło w pamięć i że bardzo polecał tą książkę, dlatego ja się też skusiłam. Ta książka mi gdzieś tam migała wcześniej, ale właśnie potrzebowałam takiego impulsu. Także lata 90. sobie też będę pomału czytać. Ja nie jestem jakąś fanatyczką lat 90., ale jakaś tam nostalgia za dawnymi czasami jest. Mimo że ja byłam wtedy małym gówniakiem, ale sobie wrócę do tych lat z miłą chęcią, bo one mi się też kojarzą z Jerzycjadą bardzo. Także mam. I teraz może sobie przejdziemy do jeszcze młodzieżówek, które mi się trafiły w tym zestawieniu. I tutaj na przykład mam książkę Lepsza niż ja, Louise O'Neill, też kupioną w outlecie książkowym, czyli coś, co jest reklamowane jako połączenie Wrednych Dziewczyn, czyli film, który bardzo, bardzo lubiłam za młodu, oraz Opowieści podręcznej. Tu jest historia tego rodzaju, że jest jakaś szkoła, w której dziewczyny uczą się tego, jak być zawsze najpiękniejszą, najlepszą i taką spełniającą oczekiwania innych. Te dziewczyny ze sobą konkurują i to jest takie w toksyczny sposób jakby pokazana jest toksyczny świat, toksyczna sytuacja. I tutaj autorka prawdopodobnie będzie chciała jakąś tam mądrość przekazać, że może wygląd nie jest najważniejszy. To jest, jak mówiłam, książka z outletu, którą wzięłam, bo po prostu było w niskiej cenie, a chciałam ją kiedyś przeczytać, dlatego ją mam. I tutaj tak samo Wyspa, Brian Pierce. To jest historia konkursu, który polega na tym, że można wygrać 1 000 000 funtów, jeśli się pojedzie na właśnie wyspę i bierze się udział w takim konkursie. Coś w stylu tych takich reality show różnych, które bywały w telewizji. Tylko że tutaj okazuje się, że stawką jest nie tylko te 1 000 000 funtów, ale również życie. Ja o tej książce słyszałam chyba kiedyś u Zaksiążkowanych. I będzie to jakaś taka lektura lżejsza, może na lato. I jeszcze z takich lżejszych książek, również z outletu, mam tutaj Konkurs Julie Murphy. I to jest książka, na podstawie której jest film na Netflixie, Kluseczka, zdaje się. Mi się ten film podobał, wydaje mi się. Nie pamiętam już do końca tego filmu. To była historia dziewczyny, która jest, wiecie, grubsza, puszysta i o tym, że ona chyba bierze udział w konkursie piękności. Tutaj będzie dużo o akceptacji swojego wyglądu, bo tutaj główna nasza bohaterka, jej matka ją jakoś tak brzydko traktuje, mówi do niej kluseczka zawsze i zwraca bardzo uwagę na tą tuszę. Natomiast nasza bohaterka nie miała nigdy problemu ze swoim wyglądem, aż do momentu, kiedy się zakochała. I wtedy jakby tą swoją pewność siebie traci, bo zauważa, że być może chłopakom podobają się szczuplejsze dziewczyny. No i właśnie wtedy decyduje się na udział w konkursie piękności, czyli no coś, co może wydawać się niby szalone. Ale wydaje mi się, że ta książka będzie ciepła, będzie mądra i liczę na to, że będzie dobrze napisana, bo chciałabym się przy niej dobrze bawić i żeby nie było zgrzytów. I film mi się podobał, już go właśnie nie pamiętam, więc mogę sobie odświeżyć na spokojnie tę książkę. Mam, słuchajcie, Almonda, o którym było bardzo głośno w ostatnim czasie. To jest historia autorstwa chyba koreańskiego pisarza,
o chłopaku, który nie odczuwa żadnych emocji. Widzimy go w różnych sytuacjach, w których on właśnie tych emocji nie ma, ale przez to, co się z nim dzieje, to jakby czytelnik odczuwa te wszystkie emocje za naszego bohatera. Nie wiem, czy powiedziałam, że to jest młodzieżówka, to podobno jest dyskusyjna sprawa, bo ta książka jest, wydaje mi się, dość mocna i ona zbierała dobre opinie, dlatego też w najbliższym czasie będę czytać o chłopcu, który nie odczuwał emocji. Również chyba outletowa pozycja, tak mi się wydaje, Królowa Niczego, Holly Black, czyli trzecia część Ogródnego Księcia. Tutaj dużo nie powiem, bo to jest, wiadomo, kontynuacja, młodzieżówka w świecie elfów. I to tyle, mogę wam powiedzieć. Ludzie troszeczkę tą książkę, zdaje się, hejtowali za końcówkę, że słabe jest to zakończenie, ale to się przekonam w przyszłości. No i jeszcze, nie wiem, czy to jest młodzieżówka, w każdym razie jest to fantastyka. Ilona Andrews, Magia Kąsa. Ja ostatnio o tej książce mówiłam w filmie o moim TBR-ze na wiosnę. Tu jest mowa o świecie, w którym technologia psuje się ze względu na to, że pojawia się magia. Ta magia przychodzi falami, no i wiecie, w tym momencie spadają samoloty, przestają działać komórki i cała technologia jest w tym momencie do niczego. Nasza główna bohaterka ma magię we krwi i będzie przeżywać tutaj zapewne różne przygody w związku z tymi jej umiejętnościami jakimiś wrodzonymi. Ilona Andrews to jest w ogóle duet autorski, mąż i żona, wydaje mi się. Także to nie jest jedna autorka, tak jak ja się zastanawiałam w tym poprzednim filmie, że to nazwisko brzmi jakoś tak dziwnie i że to brzmi, jakby napisała to Polka i wymyślała na siłę, żeby było amerykańskie. To jest dwójka autorów. Wydaje mi się, że oni w ogóle pochodzą z Rosji, ale mieszkają w Ameryce. W każdym razie te książki poleca pani Jadowska, dlatego chciałabym zobaczyć, czy będzie to coś w stylu właśnie książek Jadowskiej. Bardzo bym chciała, także będzie czytane. Chciałabym powiedzieć, że zbliżamy się do końca, ale to jeszcze troszeczkę. Middlesex, Jeffreya Eugenidesa. Przypomniałam sobie o tym autorze, kiedy nagrywałam film na walentynki, w którym opowiadałam o przekleństwach niewinności. Mi się przekleństwa bardzo podobały i przypomniałam sobie właśnie, że ten autor przecież ma inne książki. Ta jest w ogóle nagrodzona Pulitzerem, o czym czytamy tutaj na okładce. To jest saga rodzinna, która powstawała przez 8 lat i mamy tutaj jakby historię rodziny, w której pojawiło się też kazirodztwo i o niuansach związanych z płcią ma być tutaj mowa. Jestem ciekawa, w jaki sposób tutaj autor chce przekazać swoje myśli, bo wiem, że on potrafi w bardzo niebanalny sposób właśnie opowiadać, przekazywać jakieś tam wartości swoje. No i ten Pulitzer, trzeba sprawdzić, czy faktycznie ta książka mi przypadnie do gustu. I jeszcze coś Jakuba Małeckiego, czyli Dygot. Książkę, którą też sobie już zaczęłam podczytywać. Mamy tutaj mowę o polskiej prowincji. Książka opowiada na początku o pewnej parze i ten mężczyzna, on zostaje przeklęty przez pewną Niemkę, której miał pomóc, ale jakby wycofuje się z tego. No i to przekleństwo ma trafić jego syna. Jest jeszcze druga rodzina, którą z kolei ściga klątwa cygańska, no i losy dwóch rodzin, Geldów i Łabędowiczów, one się splatają ze sobą. Jestem ciekawa, Po święcie ognia daje Małeckiemu szansę i będę jego twórczość zgłębiać, szczególnie teraz. No i słuchajcie, już dwa ostatnie stosiki. Ostatnie życzenie, czyli zbiór opowiadań ze świata Wiedźmina. Nie ma o czym opowiadać, bo jestem pewna, że wszyscy znacie tę historię, a ja jej nie znam, więc nie będę mówić więcej. Całuski Pani Darling, czyli zbiór przepisów związanych z lekturami od autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Tutaj właśnie wspomniany jest Tajemniczy Opiekun i Ciągutki Agaty Abbott. O, trafiłam nawet na to. Czyli nasza Małgorzata Musierowicz prezentuje przepisy inspirowane lekturami. To brzmi fantastycznie. I ja tę książkę miałam w swoim domu rodzinnym, ale domówiłam sobie, żeby mieć własną kopię i będę te przepisy testować, te, których jeszcze wcześniej nie wykonywałam. Też z outletu
kupiłam sobie Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima. Nie powiem, żeby mnie ciągnęło do tej książki, ale gdyby się zdarzyło, że mnie pociągnie, to ją mam. Właśnie fajne wydanie z wydawnictwa Łabę, także jest i będzie może na emeryturze kiedyś czytane. Dalej, Droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę, Julie Cameron? Nie wiem, czy to będzie coś fajnego, czy nie, ale ponieważ ja mam jakieś tam pretensje swoje wewnętrzne do tworzenia i bycia artystą, chociaż no za bardzo mi to nie wychodzi, no ale może ta książka sprawi, że się wezmę bardziej w garść. To jest jakiś poradnik o tym prawdopodobnie, że każdy może tworzyć, jeśli ma ochotę i że nie ma znaczenia, kim się jest, gdzie się mieszka i ile się ma lat, to że można jakoś coś tworzyć i żyć twórczo. Także w wolnej chwili kiedyś się za to zabiorę. I już naprawdę ostatni stosik. Człowiek z Wysokiego Zamku Philipa K. Dicka, czyli chyba fantastyka albo science fiction, opowiadające o tym, jak by było, gdyby wojna druga światowa się inaczej potoczyła. Tutaj zdaje się Niemcy i Japonia wygrały. Autor tutaj pokazuje, jak wyglądałby świat, gdyby tak było. Mój mąż tę książkę czytał, bo chciał chyba oglądać serial. Mówił, że jest w porządku. Ja sobie o tej książce przypomniałam za sprawą taty literackiego i jakoś stwierdziłam, że chcę ją mieć i chcę ją przeczytać, ale za dużo o niej nie powiem już niestety. No i teraz książka, którą kupiłam totalnie pod wpływem impulsu, bo jest to Mroczna krypta Wii Schwab. Tutaj są dwie książki jakby w jednym tomie. Ja z Wii Schwab mam taką dziwną relację i nie wiem do końca, czy ja tę autorkę lubię, czy nie do końca, ale jeszcze jej daję szansę, chcę się przekonać. To jest fantastyka młodzieżowa. Tutaj mamy tego typu motyw, że każde życie to jest historia i chyba jak się umiera, to te historie są w jakiejś bibliotece zapisywane. No i tutaj mamy do czynienia z bibliotekarzami i główną bohaterką jest Mackenzie Bishop. Z tego co wiem, też tutaj jest dużo scen takiej walki. I więcej wam nie powiem, bo szczerze mówiąc się za bardzo nie wgłębiałam w tą książkę. Natomiast ponieważ właśnie jakoś tak wszyscy się zachwycają Wii i Schwab, to zastanawiam się, czy ja też mogę się zachwycać, czy jednak właśnie nie do końca. Dlatego mam. I jeszcze trzy ostatnie książki. Fałszerze pieprzu, historia prawdziwa, historia rodzinna Moniki Schneiderman. Historia rodziny polsko-żydowskiej. Tego, jak losy tych dwóch nacji się przeplatały na przestrzeni wieków. I jednocześnie też spojrzenie takie z perspektywy rodzinnej. Jola Szymańska polecała. Myślę, że mi się spodoba z wydawnictwa Czarnego, także czeka na mnie. I jeszcze tylko dwie książeczki, czyli Problem trzech ciał, autorki wydaje mi się chińskiej, ale tutaj nie będę czytać może już tego nazwiska. To jest w ogóle pierwsza część trylogii science fiction i tutaj ta książka jest w moich rękach ze względu na to, że gdzieś przeczytałam, że jest ona polecana też dla osób, które bardzo lubią The OA, serial z Netflixa. Tu jest chyba motyw właśnie wieloświatów. Bardzo mnie ten motyw interesuje. I nic więcej o tej książce nie powiem. Natomiast jestem jej bardzo ciekawa. I na sam koniec, Gdzie śpiewają raki? Coś, o czym opowiadałam w TBR-ze moim na wiosnę. I na pewno kojarzycie historię o mokradłach, o dziewczynie z mokradeł. Też będę czytać ją w najbliższym miesiącu, także na pewno w podsumowaniu opowiem. Będzie też film swoją drogą, co mnie skusiło właśnie do kupna tej książki i popchnęło mnie do przeczytania. To koniec. Dziękuję wam, jeśli wytrwaliście ze mną aż do końca tego niesamowicie dużego book haulu. Ja nie obiecuję, że nie będę nic nowego kupować, bo pewnie będę. Troszeczkę to jest chore, ale cóż poradzić, taka moja uroda. I widzimy się następnym razem. Jeśli macie ochotę, to subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i pa, pa!